have a moment. I have a request. I'm eager to hear it. Today, a local printer received a death threat I feel we must take seriously. I believe the Templars are trying to silence him. I would like to draw his enemies out into the open by pretending to escort him to a new location. And what do you need from me? I want you to stalk the stalkers. We will walk in the open while you remain undetected. Molto bene. Witajcie, moi drodzy, ja jestem Mitran. I jesteśmy w Assassin's Creed Revelation i robimy misję szkolenia ucznia. Słyszeliście zresztą? Okej. Mamy być na dachach, tak? Zobaczymy, gdzie to wyglądało. Śledź i pomóż mu obronić drukarza. A, dobra, on mnie nie może zauważyć. To jest takie śledzenie. Po czym poznać, że są templariusze? Mam ich szukać sobie od tak, czy się pojawią? Zobacz, o, jest templariusz, widzicie? Chyba tak będę to robił, albo skuszy. No bo nie mogę zaskakiwać, no bo on nie może mnie zauważyć. I zresztą miałem dostać na dachach. No i będziemy chodzić z kuszą. Dawno nie grałem w ogóle w Asasyna. Wy ostatni odcinek widzieliście jakoś tydzień temu. Ale ja go nagrałem o wiele wcześniej. Więc ja nie grałem chyba 2 tygodni. Fajnie tak znowu wrócić. Wczuć się w ten klimat. Ja tutaj też trochę poekspiłem, jak mam może to... asasynów głównie. Ja wam to może gdzieś później pokażę. Przecież nie wiem, czy zauważyliście, ale ci asasyni, którzy skoczyli tam go zabić, tych templariuszy, właściwie jednego templariusza, jakaś misja się zrobiła, to byli mistrzowie w ogóle. Dwóch mistrzów, czy jeden na pewno. A, jeden, drugi. Zabiłeś go, ładnie. O, jeden może zostać przyszedł do kryjówki, kolejny asasyn. Bardzo fajnie. Troszkę sobie zużyję bełtów, ale mówi się trudno. Ciekawe, jak daleko musimy jeszcze tutaj iść. O, tu kiedyś skrzynkę byłem otworzyć. O, są znowu koledzy. Ruszcie się. Pyk, mistrz, widzicie? I drugi mistrz. No ale ten Jerman Ragar sobie bardzo dobrze radzi. On w ogóle jest wyposażony w dużą broń. Też mam plan coś takiego zrobić, żeby kupić sobie małą broń i dużą broń do walki. Po prostu i tą dużą broń można rzucać w ogóle. I na jeden cios zabijamy chyba każdego, nawet ciężkich janczarów i tych ciężkich strażników templariuszy. Tylko, wiadomo, jak rzucimy tą bronią, no to ją tracimy, więc wtedy można wyciągnąć krótką broń i... Oho! Stand down, assassin! There is a contract on this man's head. Aha, dobra, mam go gonić, tak? Zaraz, co to za głupia kamera? No, kill me, efendim! Please! God help me! I'm trying to save you! Aha, dobra. Tyk. No, tyk. Mój asasyn potrzebuje pomocy. Zbiegniemy z powrotem do ucznia. Może akurat bełty? Bełty? Nie, niestety. Zobaczmy, czy sobie nasz uczeń poradził. Mam nadzieję, że tak. What an eccentric man! Involved! Please ignore me! Oh, yes. What happened?
Who was that fighter? Quite an animal, no? I have never seen the Templars attack with such brute strength. Today I bested him, but not by much. Be on your guard. He will be back. No, witajcie moi drodzy znowu. Coś się stało z nagrywaniem zaraz po zakończeniu tej misji i w ogóle skończyłem tę misję, coś tam powyskakiwało, coś tam dostałem, nie wiem co, bo nie zapamiętałem i wskoczyło mi zbroję mistrza asasynów odblokowano, od razu mi ubrało jakąś zbroję, w ogóle zmieniło mi strój na jakiś, nie wiem co to jest, błękitny, szary, cholera wie, a że nie mam białego i idę właśnie zobaczyć co to jest za zbroja. W ogóle to jest kurde taka wykoszona zbroja, że to jest aż niemożliwe. Znalazłbym sobie jakąś ciężką broń. O, to na przykład topór. Tutaj, wiadomo, on statystyki ma trochę mniej gorsze. O, francuski bastard, byłby spoko. Chodzi o to, żeby mógł po prostu nim rzucić ten, a potem sobie walczyć małą bronią. Sztylet. Sydoński poginał, dobra. Czyli ten mój arabski poginał jest na razie spoko. O, dobra, za rękawie mistrza asasynów. Nagolniki, na piersiach mistrza asasynów. No, no, no dobra. Jesteśmy koks. Nie powiem, że nie. Pójdę sobie do kryjówki naszej, zobaczyć, bo czy ja tam dostałem jakąś... Co to było w ogóle, to co ja dostałem? Czy... Nie, nie w tą stronę. Czy to jest jakaś broń, czy co? Może to jest jakaś fajna broń, bo ten turecki kili Yusufa, czyli ta broń jednoręczna lekka, którą mieliśmy wcześniej ubraną, to też właśnie dostałem jakby wykonując misję dla asasynów, znaczy szkoląc moich uczniów, więc może teraz też jakąś broń, znaczy zdenerwowałbym się jakby to była broń dwuręczna, którą właśnie sobie takową kupiłem, no ale i patrzcie, ją można tak i ją można rzucić w przeciwnika. Tylko potem trzeba lecieć. Nie tu. No, nie zdążyłem. Trzeba biec i ją podnieść. O. Tak. Together for victory. Gdzie tu jest broń? Tutaj. Tu jest ten Yusufa. Tu, o, tutaj coś jest. Poginał Mehmeta. Jaki wacz, się wszystko najlepsze. Czyli to dostałem. Na to wychodzi. Bo tutaj już nic nie ma. Nie ma. O, tam coś leży jeszcze. A, dobra, to jest ten francuski bastard, który mam właśnie ubrany. Albo wyposażony. To są jakieś inne miecze. Tutaj nic nie mam? Nie. No dobra, czyli super. Bo tu, tak, to jest ten sztylet, co jego wymieniłem. Czyli jesteśmy fajnie uzbrojeni. W ogóle patrzcie, ile mamy teraz życia. To jest cudowne. Dużo misji. Zresztą patrzcie, mam dwóch mistrzów. Tą babkę i tego gościa. Ci się szkolą. O, ten jest gotowy, żeby go wyszkolić na mistrza. Z tego co widzę. Tak. Czyli z tym trzeba zrobić jeszcze misję taką, nie, taką jak robiłem na początku odcinka. Tylko... miasto jest w oblężeniu. Broń miasta, dobra. Ślemy tam moich mistrzów. I też przeprowadziłem poza nagraniem jedną obronę kryjówki. Właściwie chciałem ją nawet nagrać, ale... Coś mi nie pykło wtedy. A, chyba nie miałem czasu i musiałem... Ja w ogóle tam jakąś nagrywałem śmiesznie. Właśnie, my musimy iść tak iść do Galaty. Dobra. Znaczy do wieży Galata, bo tam jest następna misja z odnalezieniem kluczy. Co możemy to teraz zrobić?
No znowu minie cały odcinek i nic nie zrobimy. Więc ruszymy trochę fabułę. Sobie zaznaczę od razu tą misję. To co to jest? Wziąłem. Wydawało mi się, że mam już wszystkie sloty zajęte. Ale widać, się myliłem. Dobra, musimy się wspiąć na wieżę. Jak pamiętacie, już kiedyś się wspinaliśmy tutaj, ścigając się z Yusufem, który uczył nas obsługi ostrza z hakiem. Więc na tą wieżę się w miarę fajnie wspina. Tak dość szybko. Tam skoczysz? Nie. To skoczymy tutaj. Hop, hop. Hop. No, co, dawaj, szybciej. I już prawie jesteśmy. O, jest skrzyneczka. O, wreszcie szrapnel, no. Widzieliście? Mi się pojawiła misja. Oczywiście uniwersalny klucz. Ale zbroja jest fajna. Właśnie, mogłem jeszcze iść sobie zmienić ten kolor. Ale dobra. Już przeżyjemy na tym szarym kolorze szaty. Taki wielki miecz mamy. Dobra. Wieża Galata. Trop pozostawiony przez braci Polo zaprowadził Ezio do wieży Galata. Przetrząśnij ją, ale zachowaj ostrożność. Ukończ poziom się... Ukończ poziom 6 minut. Zobaczymy, czy mi się uda ukończyć 6 minut. Może być ciężko, coś mi się wydaje, ale... Mądry pomysł, kochani, na coś takiego. Aha, dobra, teraz mamy ślisk. Musimy się trochę poślizgać, nie wpadając na skały. Oła. Chyba by mu wyrwało rękę przy takiej prędkości, ale dobra. To jest Ezio. I znaleźliśmy coś dziwnego. Pieczary pod Galatą. Nie, nie, co ja zrobiłem? Tego nie było. Zrobimy restart. To czy sam się zrobi? Fajna muzyka jest w ogóle nawet. Idziemy do góry. Op. Oczywiście spadło, jak zeskoczyliśmy z tego. To tak samo. Taki mały zbieg okoliczności. Jak? O, i lubię liny. Pyk. Byłem ciekawy, kto tutaj liny zbudował, ale... tutaj...
się okaże zaraz. Kurde. Nie ten przycisk nacisnąłem. No, teraz. Hop. No to mam skoczyć? Chyba tak. Jakiś młyn tutaj wodny. Czy koło wodne, czy młyn to w sumie nie wiadomo, ale... Hop. No ale muzyka rządzi w tym fragmencie. To na pewno. Mam zero spadochronów, czy w tej misji mam wyłączone spadochrony? Jak mam zero spadochronów, to niedobrze. Bo czasem są... O, miasto Algier z podkowem asasynów, dobra. Czyli obroniliśmy. Kolejna Tyrolka. Oj, znowu Tyrolka, tym razem przez wodospad. I hop na Tyrolkę. O, cutscenka. Nic się nie stało. Myślałem, że się coś stanie. Kto tu takie rusztowania budował? Po co? Hop. O. Wreszcie się coś zawaliło. Hop. Ale Ezio oczywiście obronną ręką z tego wyszedł. Kolejna Tyrolka. A, mam tu skoczyć? Plum. Trochę tu duży prąd. A, EC w ogóle... Nie spada, no. Nie jest wciągnięty przez ten prąd. Spoko. Za wcześnie. Teraz było ok. Znalazłem jakiś most. Też nie, w niezbyt dobrym stanie, ale... On o dziwo wytrzymał. Tak nie wiem w ogóle, czy ja idę jakoś logicznie, ale tak... Raczej nas gra kieruje, więc... To się raczej nie da zgubić. No i mam taką nadzieję. Cały czas idę do przodu, więc... Jeszcze dalej. I dobra. Znowu zjazd. Mam nadzieję, że już niedaleko. Miałem to ukończyć 6 minut, ale w sumie nie wiem, ile to robię. Bum. O! Coś czuję, że to nie wytrzyma. No oczywiście. Fiu. Ale widziałem już tam taki kawałek skały. Nie wiem, czy zauważyliście. Właśnie to. To jest chyba wejście. Aha. Zanim lokalizujemy ten... Naszą komorę z kluczem. Pozbieram sobie te skrzynki.
znowu szrapnel, jak cudownie. Już 6 chyba szrapneli. Dobra. Odzysk, a czas się kończy. Dobra. Ten dźwięk, co słyszeliście, to było odliczanie, żeby te 6 minut zdążyć. Było na styk, no nie powiem. Co byliśmy? Klucz. Odchodzi. Skończy się teraz sekwencja pewnie. Rzucanie tym mieczem jest śmieszne. Czy on leci dalej? Bo nie jestem w stanie go dogonić. Teraz w ogóle zniknął. A no tak, jeszcze musimy wyjść. Nie wiem, którędy wyszedł. To zawsze śmieszne. Tak musimy przeskakiwać. Tyle rzeczy, a potem wychodzi jakimś, jakąś tajną płytką. Jakby nie mógł wejść tędy. Dobra. Czyli następna misja pewnie jest znowu w kryjówce, tak? No, zobaczę. Jeśli tak... czyli to jest koniec naszej sekwencji. Tutaj jest nasza misja asasynów. Znaczy, żeby zrobić mistrzem tego naszego kolegę? Chyba tak. Pójdziemy sobie tu. I zobaczymy, co to ma... która to jest misja. Druga część której misji właściwie, mówiąc precyzyjnie. Może po drodze coś trafimy, żeby zafarmować ubranie, choć wątpię. Tu jest medyk. Skoczymy sobie na górę. O. Nie, tak. O, wow. Dobra. 3/4 HP. Poszło. No. Chciałem tamten fragment danych zebrać, ale dobra. Już się nie chcę po niego wracać teraz. O, czy oni mnie okradli? Chamstwo. No dobra. Pyk. Szybkie nurkowanie. I przepłyniemy sobie do dzielnicy imperialnej? Tak, imperialnej. Będę zobaczyć tutaj odcinka. No w sumie już 20 parę minut. Coś się wyświetliło, a niestety nacisnąłem przycisk. Najwyżej podejdę do tej misji, zaczniemy od niej. Aha, dobra, bo ci złodzieje za mną podążą. Oni mnie nie okradli, jak przez przypadek wynająłem chyba. To wiele wyjaśni. Dobra, co tu mamy za misję? A, dobra, diakon, część druga. Cyryl z Rodos, templariusz zwany diakonem, stoi za spiskiem, którego celem było zabicie patriarchy Konstantynopola. Znajdź go i wyeliminuj. Zabij swój cel ukrytym ostrzem. Gdzie jest nasz uczeń? Jest. Cyryl of Rhodes remains a danger to this city. Do you understand why? I was overeager, mentor. You were hasty, thinking only of the kill and not the approach. I can correct my mistake, mentor. Cyryl was spotted this morning, not far from here. Bene. We will find his trail together. Okej. Użyję sobie tak lekarstwa. Stay close. Sami Oglulu Ruben. Nie wiem, czy coś tak czyta, ale...
A, to chyba ma być u góry, tak? Mam nadzieję, że on się umie wspinać. Aha, my nie umiemy. Oho. That is the body of the man who gave me Cyril's name. The deacon is trying to clear his trail. But not quickly enough. We can still find him. Idź tropem. To jest on, tak? What? Co to było? Gin. Co to było? Podszedł kosem i w żebra zasadził. A ja szukałem sobie diakona, no? O, przynajmniej bogaty. Dobra. Tędy poszedł. Śledźmy go. Cyryl z Rodos. Patrzymy, gdzie nas zaprowadził. O! Nasz asasyn się gdzieś zgubił. O, jest Deacon. It is unwise to kill a man in plain sight. What do you propose? I will create a diversion. If he gives chase, you follow. Bene, do it. Do it. Oczywiście byłoby za prosto. Do not get away! God! You cannot escape! A, śledź go, dobra. On, nie, nie, nie. Shit. Nie sądziłem, że on się tak odwróci. To było chamskie odwrócenie. Takich nie lubię. Czy jednak trzeba uważać, go śledząc, dobra. Zachowamy jakąś odległość od niego może. Tutaj się odwróci, tak? Nie no, kurde, spadać. Ja nienawidzę tych. Teraz, gdzie oni tak szybko pobiegli? Ja pierdzielę. Albo ja źle skończyłem w którymś miejscu. No szybko, o kurde, ruszaj się, ja pierdzielę. Assassin! I should have known you brutes were behind this. Who else, Deacon? You are meddling in affairs far outside your understanding. Go hide in your haystack. A pity you assassins work alone. It will take longer to kill you all. So what happens now, assassin? O, no. Się musiał odwrócić, no. No. I pięknie. What do you hope to hear, assassin? That I regret my associations? Never. Rome abandoned us in our time of need. The West turned a blind eye to the Ottoman juggernaut. Is it any wonder that I should turn to men with more honor, more courage, and more vision? I regret nothing. Requiescat in pace. No, misja wykonana. Cel dodatkowy również. Oj, on sobie idzie, nasz asasyn, dobra. Myślałem, że coś fajnego będzie. Otrzymuję awans mistrz północnej dzielnicy czegoś tam. To co, moi drodzy? Mam nadzieję, że nie wam się podobał. Troszkę dzisiaj zrobiliśmy. Zachęcam was do oceniania, zaglądania na inne filmy. I do zobaczenia.